atakowanie poprzedniego teamu jest po prostu kiepskie. A robią dokładnie to samo. Zrobili podróbki wszystkich osób, które były. Motyw z maskami na twarzy. What the fuck? Jakby... Wiecie, co w tym wszystkim jest najdziwniejsze? Że od samego początku komunikowali, że stary team nie wyszedł, stary team był B, a upodobniają się do niego. Chłopak, który jest w bluzie, w podróbce mojej bluzy, który ma ewidentnie przypominać mnie, no... Patrzą na mnie! On ma nawet taką fryzurę jak ja. Co jest grane? Bez obrazy dla Natalii, ale to tej Kendall... Ja wychodzę z toalety na sobie, mam tylko świety, na co naciska przyciski, moi ludzie to rakiety. Szaro, jestem Monia, mów mi Monia Lisa. Monia, dzieło sztuki, które chcesz polizać. To jest fragment, który zapadł mi w pamięć. I tak szczerze, to ja nie mam nic do Moniki Kociołek, nawet ją lubię. Poznałem ją kiedyś i widzieliśmy się parę razy, ale... No i... Ja już nie chcę polizać. Ja jeszcze nie słyszałem, żeby na Monikę gdzieś wołali rich bitch, ale w sumie może za mało czasu z nią spędziłem. Wszystko się zgadza, bo cały team robi papier. Dziewczyna jeszcze nie wie, o czym mówi, bo to raczej agencja będzie robiła papier. Już nie Team XZ, to Team X2. O, Team XD, dobre nawiązanie, super. Na pewno wiele osiągnął najeżdżając na stary team, który w sumie był oryginalny i mimo, że może nie przez wszystkich lubiany, to na pewno bardziej niż jakiś podróba domu tiktokerów. Bad bitch. Jezu, ona naprawdę tak bardzo próbuje upodobnić się do Lexi. To jest grane. Najpierw Marcin Dubiel, teraz Lexi Chaplin. Nie żebym chciał sobie dodawać, ale w gorszych wersjach. Znaczy, jeśli ona będzie łączyła słowa polskie i angielskie, to ja się poddaję, nie? To będzie taki cringe, żeby naprawdę ja nie wiem, jak mam to skomentować. A że to tak jak Stuart niby, że najstarszy wstać, na poważnie ubrany, tak jak Stuart zawsze chodził? What the fuck? Team X to rodzina! Team X to rodzina, no z całym szacunkiem, ale to mi raczej wygląda na kolejny przypadkowy zlepek osób, tiktokerów i innych pseudo-celebrytów, których agencja zatrudniła do tego, żeby zrobili team i zarobili pieniądze. No, jeśli popełniasz kolejny raz ten sam błąd, to coś chyba jest ewidentnie nie tak. Nie mam żadnych w Sweet Beach, jak Londyna jedzie limuzyna. Że to jest... Taka Julia Kostera? I to jest akurat gość, którego polubiłem. Byłem tam raz w domu, miałem okazję go poznać. Swoją drogą chłopiec z Jaworzna. Ja im na samym początku powiedziałem, że nie rozumiem motywów, którym on wjeżdża Leksiu, nie Lexi. Dlatego, że atakowanie poprzedniego teamu jest po prostu kiepskie. Tak, on akurat jest całkiem przyjemnym gościem, taki pocieszny. To już edycja, jak telenowela. Czekamy na sezon trzeci, bo ten drugi to ewidentnie nie wypał. Więc jeżeli wygrałeś złoty bilet, to zapraszamy do nas. Wow. Czyli ja rozumiem, że oni to sprzedają jako coś, co my zamieniliśmy, kiedy ta tak naprawdę agencja w ogóle nie zaprosiła tych uczestników i robią z nas tych złych, bo to my ich nie zaprosiliśmy. Całym szacunkiem, ale wydaje mi się, że nikt z osób, które wygrały bilet do poprzedniego teamu, nie będzie chciał do was przyjść. Pewnie raczej się zaśmieją, jak to zobaczą. Hello. O, nawet podróbę Henka mają. Po tym wstępie widzę ten sam błąd, co u nas. Flexowanie się hajsem. Dużo fur. I mamy tutaj jakby, rozumiem, że nas tu teraz będzie przewodniczącą tego wszystkiego. Czyli ona będzie zastępować Stewarta. Ona jest teraz taka top w tej grupie. Na co bad bitch, na co wygląda jak Kendall. Na... Nie masz teamu, nie masz... Na co boss bitch tak jak Barack Obama? Barack Obama był boss bitch? Okej. Okay. Mix to wilki, znów widzisz wilki. Za czarem oglądają nawet milfy się. Ale mocne! O damn it! Wróciłem z siłki, ty masz urodzinki. Wiesz co będziemy robić razem cały dzień. Ty masz urodzinki, wiesz co będziemy robić cały dzień. Co? Czemu to jest takie mocne? Czemu ten tekst jest taki too much? No la casa de papel i wszystko się zgadza, bo cały team
robi papier. Jeszcze nie robi, dopiero będzie robił, o ile będzie robił. Jeżeli chodzi o Moniczkę, bo ja Natsu znam prywatnie, ale nie miałbyśmy nigdy takiego kontaktu, jakie na przykład mam z Moniką, albo bardziej miałam wcześniej. I patrząc do tej pory, zwrotka Moni mi się w sumie najbardziej podoba. Ja tu nie jestem jakimś znawcą muzyki, Boże Święty, totalnie nope. Ale to mi nawet podeszło, ale tekst jest też mocny i ubiór jest mocny. Ale w tym wszystkim wygląda sexy i fajnie, ale mocne. Mocne to jest słowo, które chyba będzie lecieć co chwilę. Już nie team. Wszyscy XZ trzymają w rękach. Jeszcze raz. Już nie Team XD, to Team X2. Gdzie ta cała... Team XD? My byliśmy Team XD? Ja wiem, że to nie Pieszko jakby pisał też ten tekst. Ja nie chcę, żebyście wymyślili, że ja się czepiam do tych osób. No, ja się czepiam... Kto to pisał? Wasza straszna agencja, bo mamy wielką villawy domek z kart. Okej, dobra. Nasza straszna agencja. Jesteście w niej. Ja też. Gdzie ta cała wasza straszna agencja, bo mamy... Co oni mają z tyłu napisane? Przeanalizujmy to. 1. Ukraść film Freeze'owi. 2. Nagrać cringe'owe TikToki. 3. Zaspać na status. 4. Zamówić chrupki. 5. Nagrać... Dobra, okej, czyli to jest śmianie się z tego, co po nas jeździli w ogóle. I tutaj mamy po drugiej stronie wykres, gdzie Team X najpierw leciał w górę i później w dół. 2021 i nagle bum. A oni nagle tak pup i wylecą w górę, to się jeszcze okaże, proszę. Bo mamy wielką villawy domek z karty. Ja mam domek z karty, ja mam całkiem fajny domek. Wydaje mi się, że Kacper też ma całkiem fajny domek, dubiel, lekcji, Stuart, nie wiem. Co to za tekst w ogóle, co to znaczy? Team X skarbie, oni cisną dramę, party business woman, bitch please. Jestem sensyterką, ty idziesz za tłumem. Okej, ona zrobiła chyba to najfajniej. Już dużo osób pisało, że ona będzie pod drugą lekcji. Nie wiem, zobaczymy. Taka najciekawsza, najfajniejsza i ujęcia też ma spoko. Jakby fajnie to jest wszystko nagrane i w ogóle, ale moim zdaniem teksty są za mocne, chociaż jej nie jest aż tak bardzo przypierdzielający się do nas, jako do tego Team XD, bo tu wiecie. On nawet ma trochę ruchy podobne do lekcji, nie wiem co jest nie tak, ale tak jest strasznie. Dobra, nieważne. One mówią mi daddy, bo lubią bawić się, bo... Co to za teksty mocne? Czemu oni mają aż tak mocne teksty, dosłownie? Kamel, nie mam czasu na rymy, bo lubię bawić się. One mówią mi daddy, bo lubią bawić się. One mówią mi daddy, bo lubią bawić się. What the f**k? It's too much. Szło granat, bo to wybucha mocno. Słucha tego baba, słucha nawet Chiksa z Tokio. Nawet Chiksa z Tokio. Jeśli chcesz to przeżyć, to się z nami nie zaczynaj. Nie mam żadnych psów, sweet beach, jak Landryna jedzie. Fajnie tego się słucha, oprócz Natsu. Nie mówię co jej personalnie, czy coś, że jej nie lubię, ale po prostu jej zwrotka była pierwsza i najmniej mi się po prostu podobała, a reszta dziewczyn kurde spoko śpiewa. Tylko co to jedzie limuzyna, nie Eluwina? Czemu oni ciągle nawiązują do starego teamu? Czemu oni nie mogli tego zrobić tak, że oni są nowi, może nawet zmienią nazwę, po prostu zrobią to inaczej, zrobią to lepiej, a oni ciągle od początku mówią, będziemy lepsi niż Team X co był, że Team X był beznadziejny. Oni ciągle po prostu wjeżdżają na nas, zamiast wypromować siebie dzięki sobie. I teraz to znowu będzie, że ja też teraz promuję siebie, bo moje filmiki jak oglądam to mają dużo wyświetleń. No tak, jakby po to je nagrywam, żeby miały wyświetlenia. Ja nawet nie rozumiem totalnie tego sensu. Czemu osoby nie mogą pokazać, że jesteśmy zajebiste, a nie pokazują, jesteśmy zajebiste, bo ktoś był beznadziejny. Rozumiecie o co chodzi? Na pewno rozumiecie. I finał lecę po tym bicie jak dziewczyna Aladyna. W ogóle ona jeszcze o tym, że nie Eluwina i to jest nawiązanie. Ona się kiedyś kolegowała z Kacprem bardzo blisko z tego co wiem. I tutaj nagle jasno, nie wiem, w ogóle tak chciałam dać taką anegdotkę. Powróćmy jeszcze raz. Mamy nowe torebki, w wolnym czasie z moimi. To ujęcie z torebkami było fajne. Leksiu, nie Leksi, wjeżdżam na grubo. Kolejne nawiązanie, czemu każdy w swojej zwrotce ma jakieś nawiązanie do czegokolwiek z poprzedniego teamu? Czemu to nie może być o nich, że będą zajebiści, a nie, że jesteśmy lepsi niż oni? Jakby to, ja się powtarzam, ale to jest dziwne. Nie to, że mnie to w sumie bawi strasznie, to jest takie dziwne, po prostu dziwne, to jest idealne słowo, po prostu dziwne. Ej, ten typ jest zajebisty. Ten typ będzie robił ten cały team. To już ktoś mówił. Ten typ będzie po prostu to wszystko robił. On wydaje mi się taką ciekawą, śmieszną postacią z dystansem. Jest po prostu inny. Nie wiem jak to powiedzieć. Jest, wydaje mi się, taki spoko. Nikt z was już nie zginie jak w poprzednim teamie. Dobra, no i czemu nikt z was już nie zginie jak w poprzednim teamie? Ja z tego co wiem, my wszyscy żyjemy. I my wszyscy nie dość, że żyjemy,
żyjemy jako jesteśmy na tym świecie, to żyjemy, bo wszyscy dalej nagrywamy, mamy wyświetlenia, czy mniejsze, czy większe, nieważne, mamy dalej swoją widownię, swoich odbiorców. I co to jest za jakieś kolejne uśmiercanie nas? Po co oni nas tak uśmiercają? Jakby nie wiem, totalnie obrzydliwe to jest. Tak, 4 na 10, ona nawija. Fajnie, fajnie. O, buty nawet ma jak ja. O kurde, co zrobili z Moniką w ogóle na ten telewizor? Ona o wiele ładniej jak wygląda bez patrzę, tego make-upu. Już nie Timi, bo mamy wielką villę, Tomek ska. Lexi. Lexi wróciła do teamu? Zobacz, w którym Lexi, da? Chyba póki co najlepiej z nich wszystkich leci. No, najlepiej ona. Najstarszy w stadzie. 18 lat. Już rodzina? Pierwszy filmik, już rodzina. Jakiś follow-up chyba. Jedzie limuzyna, a nie lubina. Ona też spoko nawija. W sensie, porównań do nich. O kurde, szalne. The Notorious B.I.G. On mi się najbardziej podoba z tego wszystkiego. Na koparze wleciał. Natsu śpiewa o tym, że wjeżdża Lambo, a wjeżdża Hammerem i siedzi na Hammerze. XD. Jedynie Lexi nawinął real talk, że się do Lambo nie mieści, więc wjeżdża koparą.